musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. List otwarty do pracowników nauki w sprawie przemocowej konwencji Rady Europy. Zwracamy się do pracowników nauki w sprawie konwencji zwanej przez jej autorów Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ustawa upoważniająca do ratyfikowania tej konwencji, którą Sejm przegłosował 6 lutego 2015 roku, będzie teraz przedmiotem obrad Senatu w dniach 4-6 marca bieżącego roku. Od wielu miesięcy specjaliści różnych dziedzin bardzo uważnie analizowali treść konwencji Rady Europy. Wyniki prawnych analiz sprowadzają się do wniosku, że konwencja nie wnosi żadnych pozytywnych zmian do istniejącego już w Polsce prawa przeciwdziałającego przemocy. Natomiast wyniki wielu innych analiz jednoznacznie podkreślają, że konwencja całkowicie błędnie stawia diagnozę dotyczącą przyczyn przemocy domowej. Konwencja upatruje ją w tradycjach i zwyczajach umacniających dotychczasowe role kobiet i mężczyzn. Oczywistością jednak jest, że ani nasze tradycje, ani zwyczaje nie są przyczyną przemocy. Jak pokazują liczne badania naukowe, do przyczyn przemocy w naszym kraju należą alkoholizm, narkomania, bezrobocie, zaburzenia osobowości. Przyczyną przemocy mogą być także zbyt niskie zarobki, niewystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Poza tym przemoc dotyka nie tylko kobiety, ale i mężczyzn, a przede wszystkim najbardziej bezbronne dzieci. Wszyscy jesteśmy jednomyślni i od dawna głęboko przeświadczeni o potrzebie obrony i ochrony ofiar przemocy, w tym przemocy domowej. To znalazło swój wyraz w naszym polskim prawodawstwie, które, gdyby było rzeczywiście przestrzegane, stanowiłoby realną obronę przed przemocą. Nie można więc teraz, na podstawie błędnie postawionej diagnozy, pozwolić na zbudowanie nieadekwatnego do naszej polskiej sytuacji systemu prawnego, podlegającego jedynie zewnętrznej unijnej kontroli, który miałby obowiązywać po przyjęciu konwencji. Taki system miałby wiele uprawnień do wprowadzenia obcych naszej kulturze oraz powszechnie cenionym wartościom i normom zmian w funkcjonowaniu naszego społeczeństwa. Ratyfikacja konwencji pociągnęłaby również za sobą wysokie koszty finansowe, a te fundusze powinny być przeznaczone nie na ratyfikację konwencji, ale na rzeczywistą walkę z przyczynami przemocy i na realną pomoc ofiarom przemocy. Trzeba stanowczo podkreślić, że nieratyfikowanie konwencji nie oznacza zgody na jakikolwiek rodzaj przemocy. Nieratyfikowanie konwencji nie oznacza zgody
na jakikolwiek rodzaj przemocy. Nie jest też lekceważeniem problemu. Oznacza jedynie brak zgody na wprowadzenie zmian prawnych, dokonywanych w oparciu o błędnie postawioną diagnozę. Zadaniem ludzi nauki jest poszukiwanie i głoszenie prawdy. Zwracamy się do wszystkich naukowców z gorącym apelem dotyczącym wypracowania rzetelnego stanowiska w sprawie rzeczywistego, a nie rzekomego zwalczania przyczyn przemocy, które proponuje konwencja. Zamiast ratyfikacji konwencji proponujemy przeprowadzanie pogłębionych badań diagnostycznych dotyczących przyczyn i form przemocy wobec dzieci, kobiet, mężczyzn, ludzi starych. Wielu naukowców deklaruje poparcie w przeprowadzaniu tego typu badań. Trzeba także wzmocnić i rozbudować system wspierania ofiar przemocy. Trzeba stworzyć dla nich różnego typu poradnie, punkty interwencyjne, zatrudniające profesjonalistów, a także poprawić system informowania o różnych możliwościach skorzystania z pomocy. Trzeba stworzyć i rozwinąć akademie rodziny, szkoły komunikacji, które będą uczyć dobrych wzorców życia rodzinnego. W tym zakresie, mając wiele pozytywnych doświadczeń, także deklarujemy naszą pomoc. W imieniu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio list odczytała Maria Ryś, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes Towarzystwa. Dom wewnętrzny jest skłócony, nie będzie się mógł ostać. Gdy pierwszy raz nawiedzałem Warszawę w roku 1979, na Placu Zwycięstwa wypowiedziałem to wezwanie: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, tej ziemi, tej ziemi polskiej, środku Europy, naznaczonym tradycją swojej własnej europejskości. Raz to jeszcze powtarzam, bo zbyt się szafuje z zewnątrz i z wewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze zastanowić się nad rzeczywistością Europy i europejskości. Chrystus jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca tej wolności, która w nim ma swój zbawczy korzeń, Chrystus został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska. Mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu: myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. No oczywiście, skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może nawet postawiony poza nawias, to przestał też istnieć Bóg. Bóg jako stwórca może być daleki stwórca, ale bez prawa do interwencji życie człowieka, dzieje człowieka, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. I to jest też część ducha europejskiego, część europejskiej nowożytnej tradycji. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad znaczeniem wielorakim europejskości. Więc jeszcze raz przypominam, raz zwycięstwa.
rok 79. To wołanie młodego wtedy jeszcze papieża, można by powiedzieć świeże upieczonego, które dziś chcę powtórzyć. Nie na Placu Zwycięstwa, w Ogrodzie Łazienkowskim, w pobliżu Belwederu, w pobliżu rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej. W obecności tego z prezydenta, z małżonką i rządu, i przedstawicieli Sejmu i Senatu, wszystkich. Więc tak, niech wstąpi duch Twój, niech wstąpi duch i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tej ziemi, tej polskiej ziemi, tej europejskiej ziemi, tej całej ziemi.